Cześć, witajcie moi drodzy, w materiale z telefonu. Lecimy, pogadamy sobie na jakieś różne tematy. Powiem wam co i jak po części. Powiem wam, że z czasem to jest tak średnio. Dobra, przekręcamy telefon. Zaczynamy nawijkę, co i jak. Z telefonem muszę ostrożnie w końcu. Nowy telefon, nie chcę na dzień dobry porysować. A nagranie z telefonu to nagranie z telefonu, dobra. Powiem wam tak, ja mam bajzel, też muszę tu przyjść, poukładać te remonty domu, tego wszystkiego. I tak się to nagromadziło, że jest po prostu totalnie rupiciarnia i to będzie trzeba ten. Powiem tak, początkowo nie miałem stawiać do tego silnika Cummins'a, kompresora, z tego względu, że chciałem bezpośrednio pompę olejową normalnie zamontować pod silnik, ale powiem wam kombinowanie z... Zaraz wezmę pompę od razu olejowo. To była gdzieś z tej strony, była tak. No, coś w tym stylu, moi drodzy. Powiedzmy, ukrócenie tej drogi, pominięcie kompresora trzeba by było, na pewno jest coś takiego, ale kupować drugą pompę, jakąś przystawkę do pomiędzy właśnie pompą a silnikiem, no to też są koszty. Ta pompa bardzo fajnie chodzi, ona jest bardzo ciasna, a do OBS-a właśnie jest potrzebne to, że musi być pompa wspomagająca przy silniku. Także ja wolę zostać przy tym rozwiązaniu, nie kombinować nic, tylko po prostu ten. Ale z drugiej strony powiem wam, że jeden z moich znajomych, z którym kontaktuję się, który ma BS-a, prowadzi kanał, właśnie powiedział, że sprężarkę, żeby zostawić. Myślę sobie z drugiej strony, no fajnie, fajnie, jak najbardziej można zostawić. Ona będzie zregenerowana, bo tutaj mam rysy i takie tam wał, już pojechał wał z tłokiem, korbowodem od niej, żeby pomyśleć. Nie ma dużych rys, ale ja tam lubię, gdy jest fajnie, także będzie trzeba to po prostu dobrze zregenerować. Ona jest chłodzona wodą, to muszę wszystko oczywiście powymywać, powyczyszczać. Zregeneruje się, a później się położy jakąś tam farbę. Jakiś kawałek butli z zaworem zbijającym, także w razie czego w pracy kombajnem będziemy mogli sobie to ładnie wszystko, moi drodzy, przydmuchać. A i też tego jakimś tam niewielkim kosztem sobie ładnie oczywiście wrzucimy. Będziemy mieli no przydmuchane i nie będziemy musieli kombinować jakoś inaczej przystawek pod ten silniczek, moi drodzy. Ja z nim jeszcze będę miał troszkę rzeczy do zrobienia. Znaczy takich pierdół, tak samo jak wyciek, bo nie demontowałem, powiem wam, chłodnicy oleju. Tam gdzieś trochę cieknie gdzieś pod uszczelki i będę musiał to ponownie odkręcić. Kwestia pewnie zasylikonowania tego, bo jednak z wiekiem uszczelki się wyrabiają i po prostu trzeba od nowa. Oczywiście, moi drodzy, co chodzi o lampy, tak jak widzicie, to jest dozytorka. Tak wygląda to w zetorku. Ja tu oczywiście robię to, nadal to jest robione. Jest zamontowane, moi drodzy. Mam tak to wszystko na razie rozwalone, bo i przerywacze, a tu to, a tu przełącznik nowy. Ale jego nie będę zmieniał akurat, bo stary jest dobry, tego tam było, trzeba go lepiej dokręcić. Przerywacze jednym i w drugim traktorze tutaj, moi drodzy. No instalacje, no muszę to poprawiać, jeszcze na pewno przyjdę do żarówki. Chcę właśnie wywalić, chyba dam radę, zaraz zobaczę na drugą stronę, ale z tego co kojarzę, tak, ja to po prostu, moi drodzy, wywalę te lampy z tego względu, że weźmiemy sobie je całkiem, odczepim, przeprowadzimy kable i jak chcecie, wróćcie się do materiału z telefonu, nagrania z telefonu o LED i tamte, to tam już nie pamiętam dokładnie jak ten był tytuł, pokazuję tam lampy i tam są pozycyjne dwie białe, to właśnie taki sam wzór właśnie tej lampy, takiej pozycyjnej, tylko że pomarańczowe do kierunku, moi drodzy, i tutaj właśnie pójdę do dwunastki, to samo zrobię, ewentualnie, no nie wiem, może z dwunastki przełożę, ale LED to LED, powiem wam, tym bardziej, że tamte są bardzo dobrej jakości. Tutaj mam łamane. Jeszcze z dawnych lat się malował, wszystko jest pomalowane. Żeby była widoczność lepsza, nie wiem, no wstawię to po prostu, zamówiłem większą ilość, także będę mógł się z tym pobawić, jak najbardziej. Oczywiście, Fergusonie, no nic nie będę zmieniał,
pójdę do żarówki H4 LED-owe, bo to H4 siedzi. Niech, można, powiem wam, lampy można oczywiście dobrać, ale jeżeli ktoś ma złe oczywiście lampy, to już można sobie zamówić właśnie całe tutaj LED-ówki elegancko. Te, z tego względu, że te lampy nie są ani jakoś wypalone, są w dosyć dobrym stanie. Myślę, że już były już zmieniane, także pójdę do tej żaróweczki. Zobaczymy, co przyjdzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę. No ale to się okaże wszystko tak w swoich... O kurczę, tu mogę jeszcze pozycyjne, bo widzę, tak, mam odczepioną żarówkę, ale nie ma, ale to chyba nawet nie trzeba pozycyjnych. No ale w razie czego nawet dla bajeru można by było czerwone wstawić pozycje. Fajnie to by wyglądało na pewno. No taki, taki tuning wiejski, no jakby ten. Lampy W12, moi drodzy. Tak to wygląda, zamontowane, działające. Poprawiło się znacznie na pewno. Fajnie to wygląda, powiem wam. Działające. Dobra, no to co? Lecimy pomału dalej w głąb, tak? Poprzedzierać się pomiędzy maszynami jak zwykle. Przy Furgusonie mam kilka rzeczy do zrobienia. Na pewno i rozrusznik będę musiał kupić, moi drodzy, do niego, bo tutaj był od samego początku problem z rozrusznikiem. Ale z tego względu, że go tylko używam, Furgusona, do robót ciężkich, orka, siew. I ogólnie Furguson to tam nic więcej nie robi. To sobie grzecznie stoi i tylko czeka na ciężkie roboty. Dobra, moi drodzy, lecimy do głównego tematu. Widzę, nawet kura się zadomiła w prasie. Będzie jajo. Lecimy do BS-a, moi drodzy, pogadać o nim troszkę, bo w końcu temat nie jest zamknięty, jest jak najbardziej otwarty. I powiem wam, co mniej więcej tutaj. Ja się przebiję przez te wszystkie oczywiście. A możecie zaobserwować cały sztol styropianu na właśnie chudziaka, wylewkę pod fundamenty. To ruszę na wiosnę, moi drodzy, bo ja tak jak wam zapowiadałem, nie ma lipy naprawdę. Idzie pełno paro robota. Ja trochę się wstrzymam właśnie z tymi maszynami, kupnem tego wszystkiego, nawijko o tym, bo jest do wykonania, moi drodzy, dom. Ale też nie zapominamy o remontach, o poprawie. Także troszkę działamy i w tym kierunku, moi drodzy, tak, że noże od dachu. Tutaj widzicie dwie pięciodiodowe, dobrze mówię? Tak, pięciodiodowe lampy. Ja wywalę, moi drodzy, przyjdą 144-watowe jakieś lampy, takie podłużne, kwadratowe, prostokątne, nie kwadratowe, tylko prostokątne. I one właśnie pójdą w te miejsce. Tych nie będę ruszał, bo one się przydają. Jedna i druga są oczywiście po dwóch stronach. Te lampy i to zostanie akurat, a te sobie zaś zabiorę, moi drodzy, do tyłu do zetorka, bo nieraz jak się pryska i sieje, to jednak by się przydało, bo nie ma tam oświetlenia, by pasowało zrobić jakieś tam mocowanie od dachu, przy dachu, moi drodzy, i te bym zabrał. To na pewno chcę całkiem usunąć, wywalić to i właśnie dać pozycyjno kierunek. Ewentualnie, no kurczę, myślę, albo tutaj na rurce wysoko umieścić tak, żeby było dla widoczne na tył, że coś tu łypie. Właściwie to na boku, bo tutaj tak nawet, no wiadomo, z tyłu też będzie lampa. Ale to jest przesłonięte, jeszcze jak się podniesie wysoko motowidła, to, to jest zasłonięte, jakby nie było. Tak samo i lampy tutaj linie, podnieść wszystko na wysokość, to jest to jakby nie jest zasłonięte. Także do jazdy po drogach to nawet trzeba troszkę niżej ten gardziel brać, cały zespół, moi drodzy. Tak, lampa oczywiście odczepiona, tamta, co wam pokazywałem na tym nagraniu właśnie z telefonu, o materiale, o tych lampach i LEDach, wszystko. Ja ją tu pasowałem, ona wchodzi, moi drodzy. Myślę, że no nie wiem jeszcze z ustawieniem, jak tutaj będzie trzeba to zrobić dokładniej. Myślę, że nawet tymi ośrubkami wkręcając można by było ją przyblokować z tego względu, że ona tutaj ładnie zapiera, bo ona wchodzi praktycznie na styk. Pierwszej trzeba tak troszkę, wiecie, w górę i później w dół i ją wciągamy i ona jest zaparta, ta lampa o tej krawędzie. Nie wiem, jak to wyjdzie, no muszę komuś mieć wyprowadzony, żeby cokolwiek to zrobić. Jak najbardziej wykonalny, moi drodzy, ważne, że znacznie lepiej te światła świecą, no i mniejsze obciążenie, fajny bajer też z wyglądu, ale ważne, że na pewno ta lampa dużo lepiej świeci, moi drodzy. Miała aż zadyszka łapie, powiem wam, już z rana była, było trochę roboty. Dobra, lecimy na tył BS-a. Przejdziemy. Także tak,
Dam radę lampę włączyć? Kurczę, nawet nie wiem, w telefonie tym chyba się nie da włączyć lampy. Nie. Dobra, więc tak, moi drodzy. Próbowałem, nie wiem, nie ma ikony tutaj na nagraniu, żebym mógł włączyć sobie lampę. Więc te pałąki, tak jak tu widzicie, na pewno coś tam może mniej będzie widać, tego chociaż może słabo. Te pałąki pójdą do usunięcia, a lampy chcę właśnie przyłożyć tutaj, na rogi, te okrągłe hamburgery. Te płaskie lampy. Tutaj też będzie bardzo dobra widoczność i no nie będą po prostu zawadzały nam te pałąki do akumulatorów, do dojścia tam. To będzie wykasowane, tu będzie lampa i mamy po problemie tak naprawdę. Tym bardziej, że będzie bardzo widoczna. Czy tak, nawet te pałąki, powiem wam, dosyć bardzo zasłaniają. Zasłania je sieczkarnia z tyłu. Żeby nie było sieczkarni, to można, wiadomo, pod kątem coś tam będzie widać, ale i tak jak sieczkarnia jest zamontowana, to tego nie widać. Także tutaj spokojnie ląduje sobie lampa. Dobra, teraz należy przejść do kabiny, powiedzieć coś tam w kabinie. Powiem wam dużo rzeczy. Ostatnio sobie wyszukałem różnych ciekawych na tych chińskich stronach AliExpress. Dobra, włazimy. O, w końcu w BS-ie żniwami czuć. Znalazłem wczoraj uchwyt wielofunkcyjny. Jakaś firma, która zajmuje się właściwie tego produkcją właśnie różnych typu joysticków do koparek, ładowarek. Nie wiem, muszę dokładnie jeszcze wygooglować, co to jest, sprawdzić to, ale powiem wam, tak jak wyglądał ten produkt, to ma tam, są dwie opcje ogólnie. Składa się to oczywiście z trzech par, po dwa przyciski chwilowe, oczywiście jak trzymamy, to się załącza. Także myślę, no to tutaj by było oczywiście, tak, na sześć par to wystarczyłoby, zamiast tych, to są dwie pary nasze rozdzielacza ręcznego. To nie będzie robota, moi drodzy, na ten rok, z tego względu, że się po prostu nie wyrobię z tym, nawet nie ma opcji. To dobrze będzie, jak wyląduje tutaj silnik Cumminsa. No też będzie to zadanie. To tak się zdaje, wiecie, postawić na kombajnie silnik, ale podłączyć to wszystko, to też trzeba na to czasu, ustawić to jak należy, bo tak robić na szybko, no po prostu nie bardzo. Tym bardziej, że jeszcze ten silnik sobie sprawdzę, ściągnę miskę. Zobaczymy korbowody, jeszcze raz poprawimy, on troszkę rozpracował się ten silnik. Postaramy się jeszcze raz to sprawdzić, żeby mieć pewność, jak wyląduje to, żeby już był ten silnik i tyle, moi drodzy. To będzie najlepsza opcja, myślę. Także o tym joysticku wam wspomnę. W tym roku tego nie będę robił, nie mam na to głowy ani czasu. Związany po prostu z budową domu, tak? Dobra, joystick to jest jedno. Na pewno już jak ten, to tak, będzie ten wyświetlacz, o którym wam mówiłem. Myślę, że gdzieś tutaj wyląduje, na pewno gdzieś jakoś będzie trzeba zrobić albo jakieś mocowanie na śrubki, albo jakoś inaczej to rozwiązać. Ten właśnie wyświetlacz, także albo gdzieś tutaj może go ustawimy, tak, no jeszcze zobaczę, pomyślę. Ten kontroler pracy silnika, ładowanie, paliwo, ciśnienie oleju i temperatura wody, LCD, wyświetlacz. Kolejna kwestia to dwie sztuk z czujnikami prędkości obrotowej, właśnie tutaj gdzieś muszę też upchnąć. To jeszcze muszę pomyśleć dokładnie, bo nawet nie mam pojęcia, gdzie to mogę jakoś tam sobie zamontować. Ze względu, jakbym tych dźwigni nie miał, to bym sobie to mógł zrobić troszkę inaczej. No ale są te na razie dwie te dźwignie, to tak, że będą się, nie wiem, albo jakoś rozwiązanie stałe, albo rozwiązanie chwilowe. Tak, żeby to później, jak wywalę ten rozdzielacz i te dźwignie, to żeby właśnie tutaj pojawiło się miejsce. Nad rozdzielaczem, powiem wam, się zastanawiałem, tak naprawdę bułgarskim, najprostszym, 24V na cewkach oczywiście, bo jak wstawimy ten, to żeby już ten, już całość mieć, ewentualnie to nie wiem jeszcze, bo będę miał jedną parę dodatkowo oczywiście przycisków, no chyba bym przeniósł, powiem wam szczerze, z tego panelu właśnie wysuw grabi, żeby tutaj już tego nie bawić się, żeby nie puszczać i tego rękę, tego, żeby właśnie wysuw grabi był i właśnie w jednej parze przycisków tutaj nam.
Tak by ogólnie to wyglądało, moi drodzy, co chodzi o na razie kombajn. Nie wiem jeszcze przednie koła, powiem wam, mam duży smaczek, ale nie wiem, czy są sprzedane, czy nie są sprzedane. Fajne koła. Tutaj też muszę zaznaczyć, że z tymi kołami ja nie mogę też się rozpędzić, nie wiadomo jakimi wymiarami, bo ja muszę się zmieścić pod rurą w BS-ie. Bo właśnie przy tym rozwiązaniu to jest tak zrobione, że ledwo się polskie, powiem wam, jak się rozłoży, to tutaj nawet jest obtarcie właśnie trzepokole. I mam podobny wymiar kół, są może bardziej nawet szersze, ale są, wiecie, powiem wam, są nawet delikatnie niższe. Dla mnie to jest lepiej po prostu, że są delikatnie niższe ze względu na te rury właśnie. Dobra, moi drodzy, pogadał, na razie. Mniej więcej wam to zaprezentował, co i jak. Na pewno się czepimy tej roboty, aby ruszyła się wiosna. Uszczypliło nam się trochę z czasem i będziemy tutaj dłubali. No szczególnie ten silnik tutaj, jeszcze wykonanie oczywiście tarczy sprzęgającej, przystawkę z silnikiem. Trzeba tutaj dobrze pomyśleć będzie z tym tematem. Myślę, że tyle w tym materiale, moi drodzy, i tak już sporo porozmawiał. Ja lecę ładować zboże, bo jest cena, a mam jeszcze troszkę do wywózki zboża. Także trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.